No i moi drodzy, za 4 minuty rozpoczynamy eliminację do Mistrzostw Europy. Przypominam, 9 rund, 3 minuty plus 2 sekundy. Dzisiaj będę grał otwarcia, myślę, że jakieś swoje, zobaczymy. No poważne zawody, więc nie ma co kombinować i grać jak szalony Magnus Carlsen, tylko trzeba swoje próbować. Widzimy też, słuchajcie, na trzeci numer startowy arcymistrzyni, Armenia. No to jest tak, turniej, eliminacje są międzynarodowe, bo Mistrzostwa Europy, więc nie tylko Polacy mogą grać, ale większość polskich zawodników. Dlatego, że turniej jest organizowany online w Katowicach, powiedzmy, w ten sposób. Czy pierwsze miejsce wygrywa tylko wejście? Wydaje mi się, że dwa pierwsze, dwie dzikie karty w jednym turnieju i w drugim, ale nie doczytałem się, szczerze mówiąc, dokładnie. Na szczęście jest jeszcze drugi turniej eliminacyjny, więc jest szansa tam też coś ugrać. Dzisiaj oczywiście też, za kilka godzin po tym turnieju. Okej. Jeszcze coś tutaj zerknę tylko, czy działa. I za chwilę rozpoczynamy, słuchajcie. Niecałe 3 minuty. Niecałe 3 minuty do rozpoczęcia. Dobra, już wszystko jest ustawione tak jak należy. No i moi drodzy, będziemy walczyć. Będziemy walczyć. 3 plus 2, 9 rund. No każda partia będzie bardzo ważna. Każdy z Was może się do tego turnieju zgłosić. I walczyć. Ja się zarejestrowałem przez InfoSzacha. Na InfoSzachu była notka. Jeszcze można zdążyć. Dziękuję serdecznie za followka. Pulchny, dlaczego zostałeś zaskoczony? Nie rozumiem. Dziękuję za wszystkie followy, za wszystkie obserwacje. Powodzenia zatem. Dzięki VVV, Kacper VVV. Widocznie tam coś Kacper nie działa, nie wiem, jeszcze jakieś ustawienia trzeba zrobić, ale będzie na to okazja po tym turnieju, bo jeszcze wieczorem w razie niepowodzenia będzie szansa na uzyskanie tej dzikiej karty. No ale słuchajcie, spróbujmy grać na luzie. Ważne zawody wprawdzie, ale no trzeba walczyć. 9 rund. System szwajcarski. Bawcie się dobrze. Miejmy nadzieję, że jakoś to się tam ułoży wszystko. Dziękuję. Serdecznie dziękuję. Dzięki, Stefczyk. Bardzo dziękuję za followy. Dobra, no to lecimy. Kilka sekund i czas start. O, ktoś się dopisał na ostatnią chwilę. Trzeci numer startowy. Dzień dobry. Kacper 29K. E4. No to C5. Gramy swoje na razie. Cześć, subskrybent.
No to D5, teraz tu już czarne mają dobrą grę. Gonie C3 się raczej chyba nie grywa. Trzeba wyprowadzić figury i grać ludzkie szachy. Cześć Igoras, a tu się chce wpakować mój przeciwnik. Wieża B8 zatem, nie wpuszczamy na B6. Ruszadę trzeba zrobić. C4, spodziewałem się takiego posunięcia jak najbardziej. No dobra, niech będzie koniec B7. Straszymy końcem na A3. Ta wieża C2 będzie musiała zejść i chyba tutaj trzeba zbić. No trzeba zbić na te C4. Zbił goniec, ok. Postraszymy teraz z tej strony. Tu. Chyba hetmanem trzeba zejść. Dobra, schodzimy hetmanem. Po wymianie tutaj będzie dobrze stało. Hetman G6 z opcją mata na G2. Takie tutaj trzy rzeczy trzeba będzie robić. Komendy śmigają. Bardzo dobrze. Niech śmigają. Subskrypcje, tak powiem szczerze, też śmigają. W razie czego. Ok, no to tutaj. Aha, grozi tutaj na D7 jeszcze. Powiedzmy tak, zagramy. A, teraz możemy zbić. Coś, dobra, muszę się, słuchajcie, bardziej skupić chyba na grze, bo żeby to wszystko działało. Bo na razie nie wygląda to zbyt dobrze. Dziękuję serdecznie za dwójkę. Bardzo mi miło. Przyda się na pewno na kołówce. A4. Taki ruch pozwolę sobie zagrać. Ale chyba coś mi się tu nie aktualizuje, ten alert. A nie, aktualizuje się. Jest 0,22%. No, sprawdzimy później, czy to będzie działało jak należy. Dobra, partia tutaj jest teraz dosyć istotna. Może wieża D8 jeszcze zagrajmy. Mam pionka mniej, te dwa wolne niby są. Trochę zakłopotane figury. Zobaczymy tutaj. No tak, jakieś maty będzie chciał mi zafundować. Taki ruch się zawsze przyda. Dzięki.
Skoczka nie wpuszczamy. Tam jakieś maty będą groziły, jak wieża zejdzie. Przeciwnik troszkę czasu teraz traci. To jest dla mnie dobra informacja. Przypuszczam, że tą partię zagrałem dosyć słabo. Mimo wszystko. No ale pierwsze śliwki robaczywki, jak to się mówi. Okej, tu mnie atakuje gońca. No grzecznie grajmy, tak. Potem wieża C8. Aha, tu się wieża wiąże, dobra. Jakiś H5. Przeciwnik musi trochę szybciej grać. Dobra. Mogę tak w zasadzie zagrać. Tak chyba zagramy. Damy szacha. I na tym by to się skończyło. Czy tak, spróbujemy jakoś jeszcze poszaleć. Dobra, piona zdjąłem, to już jest dobrze. Goniec G2 mogło być dobre faktycznie. Ojej, mogłem zbić skoczka za darmo. Czemu tego skoczka nie zbiłem? Nie rozumiem. Mat na jeden. No przeciwnik już podstawił, bo czasu miał mało i pewnie była lekka panika z jego strony. No dobra, partia dosyć słaba, ale mówię, no to trzeba się rozgrzać trochę. Okej, chyba wszystko tutaj śmiga. Już zerkam. Dobra. I będziemy walczyć dalej. Dziękuję serdecznie za wszystkie followy, za wszystkie donaty, za subskrypcje, które się, mam nadzieję, pojawią. Tak, tylko tutaj w tej opcji, gdzie w kołówce nie pokazuje mi procentów, nie pokazuje mi tutaj na czerwono PLN na dole pod paskiem 0 cały czas, więc coś tu nie działa. No ale ja się też tego Twitcha uczę, tych wszystkich ustawień, więc wybaczcie. Na drugą część streama, jeżeli będę grał w turnieju dalej, to poprawię. Do turnieju każdy mógł dołączyć sztub. Każdy mógł zagrać. To są eliminacje do Mistrzostw Europy. W szachach online. W błyskawicznych szachach. I one, finał będzie rozgrywany w piątek bodajże, jutro. Jakoś wieczorem, ale no nie jest tak łatwo tu się dostać do finału, bo to jest są dopiero eliminacja, chyba są dwa miejsca tylko, a widzicie 144 chętnych, jak dobrze liczę. Właśnie awansuje chyba dwie osoby awansują. Mało. No dlatego turniej trudny. Dokładnie, tam 16 w playoff, tak, ale ja mówię o tym openie jeszcze, bo tam wiadomo, że do 16 załapać się to będzie niezwykle ciężko. Niezwykle ciężko, w ogóle tu eliminacje jeszcze są takie trudne. No ale walczymy, przede wszystkim walczymy. No pierwsza runda za nami, czekamy na zakończenie wszystkich partii i będziemy walczyć dalej. W niedzielę, moi drodzy, to jest, już patrzę data, to jest 20 grudnia, w niedzielę 20 grudnia o 17 będę grał mecz z Kacprem Polokiem. Zapraszam już serdecznie. Reklama? Piotruś, jaka reklama? Aha, reklama wejścia na live, no bo zostałem towarzyszem na Twitchu, mój drogi. Więc jest dobrze. Jeszcze trzeba tutaj... Dobra, Kacper, odczytałem wiadomość. Po tym turnieju coś zmienimy, myślę.
Witam cię, Pit Black. No i fajnie. Jeszcze tutaj ani jak gra. Oj, tutaj jest gorąco. No właśnie, takie sytuacje będą się pojawiać. A dlaczego nie było bicia, przepraszam? Aha, bo pionek idzie do góry, dobra. No, to nic dziwnego, czarne próbują tutaj zremisować. Ale białe chyba mają zwycięstwo tutaj i tutaj. Dokładnie jakieś takie są. To jeszcze trzeba wiązać chyba tak. Właśnie. Mało czasu też na dobre ruchy, więc tu pewnie dużo błędów się też pojawi. O, ta partia jeszcze może troszkę potrwać. Przy hetmanach, przy dodawanym czasie, sporo tych szachów może się pojawić. Ten alert leciutko powiększę. Mam nadzieję, że nie będzie wam przeszkadzał. Nie, alert, przepraszam, donate call. No właśnie, sprytnie czarne się bronią, trzeba przyznać. Białe muszą jakoś przestrzeni trochę złapać tym hetmanem. Najlepszy kanał szachowy w Polsce. No dziękuję, ale to myślę, że no, to takie są opinie twoje, tak? Oj, ani jak przegrała. Kurczę blade. Ale jest mi niezmiernie miło, dzięki. Każdy ma tam swoje upodobania, niektórzy mają inne. Dobra, tutaj trochę to zasłania. Musler. Ok, ja tylko to zmniejszę, żeby to nie przeszkadzało. Dobra. Jedziemy. Dobra, skupiamy się, słuchajcie, na partii. Ok, E6, C4. Skaczek F3, obrona Niemcowicza. Hetmańsko-indyjska. Taki ruch D5 zagram za chwilę. Właśnie, taki ruch lubię. Tutaj i tu. Się poświęca pionek za aktywność. Trzeba bić. Skoczek musi odbić. Skoczek F5. Tutaj? Ciekawy ruch. To skoczek D6 skakuje. No goniec A6 oczywiście jest. A nie? No to ciekawe. Skoczek C3. Próbujemy. Chodzi o aktywność figur przede wszystkim. Wieża E1, wieża E1, E5 jest taka możliwość. No tak, tutaj czarne próbują. Dziękuję za followki. Czarne próbują. A chyba wezmę tutaj. Nie trzeba wziąć tego gońca. Chociaż goniec F4 mogą zagrać. Niech będzie F4 i teraz E5 z opcją, ale tu D6 jest. Dobra, ale z paragońców za cenę pionka to też jest jakaś... No teraz to już w ogóle chyba będzie dobrze. Powinno być w zasadzie. No, poszukajmy aktywności, jakiś tam F6. Będziemy straszyć.
No właśnie, koń e5. Tutaj wybić chyba trzeba i f6 zasunąć. Będzie chyba to wyglądało dobrze. Jest to dosyć odpowiedzialna decyzja, ale f6 chyba to powinno zrekompensować. Tutaj? Dziwna decyzja, tak. Tu. No tak, to chce iść na mata. Król H8 na pewno trzeba zagrać. Dobra, jest jeszcze skoczek E8. Gram mimo wszystko tak, z opcją G4, G5 i wieża F3, wieża H3. Takie są tutaj jeszcze pułapki. No idziemy G5. No i wieża F3. Wieża nie pozwala, dobra. To tak, on to wybije. Ale wolna linia będzie. Tu wieża jest przygwożdżona. Próbuję wymienić ostatnią aktywną wieżę przeciwnika. No a potem mimo wszystko wieża F3 spróbuję zagrać. Tutaj? Tutaj. Dobra. Trzaskamy. Teraz pytanie, czy on mnie tutaj wyszachuje na zawsze? To jest dobre pytanie. Nastawiłem na tego mata, a może inaczej. Bym tam skoczka wybił. Oj. Dobra, ale zrobimy teraz może tak, może tak. Wrócimy trochę do obrony. Ale jest H5. Puściłem go tu niechcący. No, brakuje tego wykończenia. Jednak, ale spróbuję z innej strony go tutaj próbować załatwić. Tak poszło. Dobra. Bierze F3. Szach. Na końcu nie mogę, bo wieża mi wisi. No właśnie. Jeszcze raz wieżą, muszę się zasłonić. Pytanie, czy jak wymienię hetmanę, czy to nie będzie też dobra pozycja? Zejdę z jakichkolwiek szachów tutaj. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Chociaż mam mało czasu, już mniej od przeciwnika. Muszę jakoś to pograć mocniej. No właśnie. Tak, gram, żeby zagrać wieżą na D1. Coś pewnie można było lepszego tam wymyślać, tak mi się wydaje. Zagrajmy H3, mieć lufcik, a teraz grozi, słuchajcie, bicie na D6. Już nie grozi. Uciekam od jakichkolwiek szachów. Mhm.
Tak. Też koncepcja gry się zmienia. Mogę atakować skoczka, zaraz tego pionka wezmę. No, przeciwnik nie gra tu najlepiej. Ale ja też muszę uważać do samego końca. Odbiję piona. Skoczek chce tutaj mi napsuć krwi. Dobra, zagramy tak. Czasu mniej się robi. Ale już jakieś opcje hetmana 7 można próbować. Tutaj szacha chyba żadnego nie ma. Dobra. Tak. Hetman E3 to... Ale ja mogę wziąć zaraz hetmana. No muszę tak, muszę szybciej pograć. Bierze C1. Ten pion będzie robił robotę, na szczęście. Uciekam. A, jeszcze jest zwierzę tutaj. Szach. To dajemy mata na D7. No, jest zwycięstwo. Powiem szczerze, trochę się udało. No, ale to dwie pierwsze partie zawsze są ciężkie. Jaki jest darmowa strona, gdzie można grać sam ze sobą i pokazuje ci, jakie ruchy są najmocniejsze? Na Lichessie chyba można coś takiego zrobić. Tak mi się wydaje. Polecam Lichessa. Hetmanem bić wieżę, nie wiem w którym momencie. Możliwe, że tam coś było, tylko po prostu nie widziałem tego. Jest to bardzo prawdopodobne. Dobra, moi drodzy, dwie rundy za nami. Walczymy dalej. Okej. Partie jeszcze trwają, jeszcze trwają. Dzięki za followy. Okej, okay, Kopytkin walczy białymi. Co tutaj mi wyskoczyło? Muszę jeszcze pozamykać. Wszystkie rzeczy, dobra. To jest figura? Więcej, no wygra na czarnych, okej. Okay. Zamknąć tą pozycję. Ok. Dzięki Pulchny. Pierwszy historyczna subskrypcja na Twitchu. Dziękuję bardzo. Bardzo mi z tego powodu miło. Wolę strzałki na tym, na czeskom. No musiałeś być pierwszy, oczywiście. Dzięki bardzo. No dobra. Jeszcze kilka partii trwa. Się powoli kończą. Zaraz będzie runda numer... No właśnie, słuchajcie, jak ktoś by miał ochotę i sprawdził, gdzieś wyszukał, popytał, jak to jest z tymi dzikimi kartami w tym turnieju, ile osób awansuje do turnieju głównego z tych eliminacji. Sam nie wiem, wydaje mi się, że dwie. Wydaje mi się, że dwie osoby. Ale mogę się mylić. Systemy jakieś tutaj anty-cheatingowe na pewno są na czeskomy na 100%. No właśnie, Stefczyku, nie wiem ile osób. Jakby ktoś to mógł sprawdzić, byłbym bardzo, bardzo wdzięczny. Dobra, ale my lecimy dalej. Kubal 1, 2, 3. Troszeczkę tutaj chyba... O tak, będzie lepiej. Dobra, D4. No, nasza królewsko-indyjska.
Skoczek aż i zagrajmy. No dobra, pozycja, moje klimaty. Nie ma sprawy, pulchny, luzik, bluzik. Może tak, spokojnie. Jeszcze C5 jest możliwe. A3, no tak, A3 będzie chciał grać B4. Dziękuję bardzo. Gramy swoje. To trzeba zagrać F5. Jak B4 zagra, to może C5 mu kopnę tutaj. To jeszcze skoczek F4 jest możliwe. Dużo jest fajnych opcji. Też skoczek H7 może też można było zagrać wcześniej. No ale poszło, koń H5. Po świętach nie prowadzę zajęć indywidualnych, robię przerwę do Sylwestra. No zagrajmy C5. Okay, F5. Do którego ruchu warianty? Ciężko stwierdzić tak naprawdę. I do 10, i do 15. Ale generalnie lubię grać na czuja. Najbardziej niestandardowe pozycje mnie interesują. Ok. Wróćmy skoczkiem. Tutaj nacisk kładziemy. Jeszcze jakieś opcje takie są teraz, żeby tymi pionkami iść do góry. Wybaczcie, że mało też mówię, ale zawody dosyć poważne, trzeba się skupić. Przeciwnik tutaj sporo myśli. Ła! Co to za ruch? To jestem zaskoczony. Ale może się okazać posunięciem dobrym. Myślę, że... Może tak? Myślę, że skoczek D7, przytrzymamy po prostu pionka. Jak zbije, to zbije. Dokładnie. Jak zbije, to zbije skoczkiem, a jak nie, to przepcham tutaj E4. Też są takie opcje. Można też przytrzymać to chwilę. Właśnie nie wiem, czy tylko miejsce pierwsze przechodzi dalej, czy dwa pierwsze miejsca. Prowokuję też przeciwnika do przepchania piona, to wtedy tutaj skoczek. Okej. Tak, choć hetman F6. Tu się trzyma, tutaj można próbować. A no właśnie, tutaj skoczek mi wleciał. Tak, bronimy na D6. Więc się ustawiamy przy okazji do ataku. Dobra, lecimy tak. No tutaj będzie goniec B2 na pewno, a jeszcze nie. Tak, gramy, bronimy gońcem tutaj, dobra. To widziałem. Jakbym go trochę lekko wypuścił, a tutaj zagrajmy. A, skoczek wskakuje teraz tam.
Ale też mam skoczka silnego. Nie mogę tu. Za bardzo chyba nie mogę. A tak? Tu mi na F5 kopnie mimo wszystko. Dobra, grzecznie uciekam tym królem. Dziękuję, dziękuję za wszystkie follow, ale kurczę, muszę się skupić na tym, co tutaj się klepie. Bo zrobiło się gorąco. Pozycja była moje klimaty, a zrobiło się gorąco. No jeden pion mniej to jeszcze nie tragedia. Tutaj? Słusznie. F5 dałem jeszcze zagrać. A to jeszcze skoczek tutaj. No, może się podziać. Jeszcze przeciwnik ma mało czasu, to jest ważne. Ważne dla mnie. Dla niego trochę mniej. Ach, tu podstawka nastąpiła. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Tak czułem, że zbiję. Skoro G6 jest dobre chyba. Nie wygląda to zbyt przyjaźnie teraz dla mnie, niestety. Jak ja w ogóle gram w te szachy dzisiaj? Totalnie wygra na białych. Teraz już chyba nie. Pytanie teraz, czy iść tu i pionkiem zasuwać, czy zbić tego tu. Zbić trzeba chyba. Tu. Spróbuję go oszukać. Tak. Chyba się udało przeciwnika oszukać. Chociaż jeszcze nie do końca jakiegoś szacha kontrolnego dam. Te pionki szybko uciekają, niestety. Kolejnego szacha. I pionem zasuwam. O, rety, rety. Jeszcze raz szacha. Do góry. O, nie wygląda to dobrze. Niestety, nie wygląda to dobrze. Bardzo źle to wygląda. Tu hetman tam. Kurczę, ale pograłem. Tutaj. Dobra, nie ma wyjścia, muszę tak. Tu?
dał mi szansę. Dajmy szacha jeszcze, zobaczymy, gdzie królem odejdzie. Ale po partia masakra. Kolejnego szacha dajmy. Kolejnego. No dobra, hetman. No ale pozycja. Co tu się dzieje? Remisu trzeba być zadowolonym. O, tutaj? No dobra, nie wiem co to za poza totalnie, ale powinienem chyba spróbować zremisować tą pozycję. Tak? A może dam mata jeszcze przy okazji? A może i nie? Kurczę, źle pograłem. Ale pograłem źle. Fuuu. Szachuś, ale pograłeś jak sierota. Czas, matko boska, słuchajcie, no to się nie dzieje naprawdę, no. To się nie dzieje, pograłem strasznie źle, no przeciwnik trochę gorzej pograł tą końcówkę. Dobra, czas też jest elementem gry, masakra, co tu się działo. Mat był, nie było mata, bo tutaj hetman broni, jeśli o to chodzi. Na tym czasie to też ciężko grać. Dobra, co było, to było, słuchajcie, gramy kolejną rundę. Z kim jest Ola WIM? Nie wiem, kim jest Ola WIM. Ale wiem, że na pewno jest kobietą. F5? F5. F5, dobra. C4. Ale się działo, słuchajcie. Uf. Tutaj? Skoczek G4, no ja rozumiem. No dobra, biorę. No tak, 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 to znamy. Rozbicie tutaj, tutaj, tutaj. Hetman B3 chyba. Bić na E5 trzeba. Zgoda. Teraz pytanie, czy ja mogę skoczkiem tutaj wybić to wszystko? Do końca? Chyba wybić to wszystko trzeba. Będzie przyjemniej grać, bo F5 bardziej się odsłoniło tutaj, a jak będzie miał, czarne będą miały mało figur, to może nie zaatakują tak białych, więc bijemy. No jasne. Pytanie, czy bić teraz? Może F4 w ogóle zasunąć? Nie no, E3 będzie słabe. Nie no, dobra, bijemy. Skoczek C3 i tam bierze D1. A goniec E3, E6 jeszcze jest. Okej. No trzeba robić swoje. Goniec, roszada. No schodzimy. Tutaj będziemy patrzeć na pionkę E5. No dobra. I wieża D1. Wieża D6. Chcę mu się wpakować. Takie są plany. C5, D6 możemy grać. Pionek nie jest broniony. No dobra, takie ruchy oczywiście są
Znane. Skoczek broni na A2 na szczęście. To jest ważna informacja. To lecimy, wieża D6. Spróbuj zdwojenia wież. O lufciku trzeba pamiętać. Może F4 jakiś, żeby hetmana rozciągnąć. No, zdwajam te wieże, muszę to zrobić. Wyjścia nie ma. Zgoda, pełna zgoda. Wracamy grzecznie. No ale skoczek 8 nie stoi dobrze, więc póki co tak można. Teraz pytanie. Jak dalej grać? Też pytanie trzeba sobie zadać, jak może grać czarny w tym momencie. Bierze F7. Taki ruch mi chodzi po głowie. Może E4 w ogóle? Nie, no to E4 to się chyba trochę mija z celem. Ale jakieś może H4? Nie wiem. Skoczkiem bym gdzieś ruszył. Najchętniej tak może i tutaj pionek będzie wisiał. Skoczka, no dobra, spróbujemy, bo powie, że A2 jest bicie na E5. Z nich spróbujemy o tak przerzucić skoczkę. O właśnie, właśnie. I znalazł się plan przy okazji. No dobrze. Skoczek A3, skoczek C4, goniec C4. Są opcje. Dobra. I skoczek A3. Tu jeszcze hetman G5 jest groźny. No, wybijamy i chyba tutaj zagramy gońcem. Jak bije wieża, to bije tutaj. Dobra. Hops, trzeba tego gońca zlikwidować. Dobra. F3 będzie groziło. Bardzo nieprzyjemny skoczek C4. Zobaczymy, skoczek D6. No, czarne stanęły chyba też dobrze. F3 mnie niepokoi trochę. Dobra. Otóż to. Jakieś poświęconka tu będą. Tak trzeba grać chyba. Okej. Właśnie to poświęcenie na G2 wisi cały czas. O, właśnie, właśnie, właśnie. Muszę uważać. F3, skoczek E3 niestety. A tam nie mogę coś, kurczę, blada wieża. Tutaj, tutaj. Dobra, ryzykujemy. Jak bicie, to ja nie mogę zbić tej wieży. Nie poszło tutaj? No to ciekawe. To tak. A to też nic. Daje coś? Tu? Grozi mat. Ajajajajaj. Nie, nic nie ma. Jest. Kurczę. Ale pograłem. Tu, tu, tu i tu. No to jestem w trąbce. No ładnie. Trzeba przyznać, mnie tutaj zawodniczka rozwaliła. O, no pięknie, szachuś, ale żeś podstawił.
Tam trzeba było chyba. No nieistotne, jest w trąbę. Kurczę blade, no ale miałem zawodniczkę, miałem zawodniczkę. Kim jest ta Ola? Niech się ta Ola przyzna. Ale podstawiłem taktykę prostą. Niedobrze. Nic nie daje. Nic kompletnie to i tak nie daje. Bez sensu. No tak. Okej, przegrana z kobietą. No jakże by mogło być inaczej, słuchajcie, no. Pozdrawiam tajemniczą, nieznajomą Olę. Kurczę blade, ale podstawiłem. Powiem wam, w którym ruchu mogłem zagrać lepiej. Zwykle jest jak... Takie jest, jak grasz dobrze partię, to potem coś na końcu musisz schrzanić. No, teraz trochę jestem zły na siebie, bo w tym momencie tu król H1 trzeba było zagrać. Jest po zawodach, no nie ma żadnych taktyk po prostu. Czemu ja król H1 nie zagrałem? Kompletnie nie wiem dlaczego. Nie widziałem raz, że skoczek E3, to prawda, ale tylko liczyłem na to, że po król F1 jest bicie. Tutaj ja tam daję matę, ewentualnie król na F8, na F7 i tak wygrywam, no. Co, dlaczego nie remisowałem? Nie rozumiem tego pytania. 14 sekund, no ale plus 2 sekundy, więc tutaj przeciwniczka wygrywa to, no, bez znaczenia. Szkoda energii, żeby grać, już bez sensu, 2 na 1. Plus 2 sekundy, to jest w internecie, to jest cała wieczność. Ajku, jejku. Trudno, trzeba zapomnieć o tej partii. Ale powiem wam, słabo, mega słabo zagrałem tą końcówkę, bo... Czułem się mega, mega silnie się czułem w debiucie. No to nie, no to strata tutaj punktu to nas oddala, bardzo, bardzo nas oddala od awansu. Na szczęście jeszcze jest opcja, słuchajcie, gry w drugim turnieju, no ale to jeszcze nic straconego, walczymy dalej. Co zrobić? Trochę emocji tutaj jest w tym wszystkim. No dobra, będziemy walczyć dalej. Ajajaj, była w trąbę, była w trąbę. No to jest karma, to za te pierwsze partie, gdzie miałem gorsze. To jest wszystko karma, moi drodzy. Trzeba grać, trzeba próbować grać równe szachy. Nie ma wyjścia. No dobra, czekamy na rundę numer 5. Jeszcze dużo zawodników ma, zobaczcie, po 4 punkty, to jeszcze sporo gry. No trzeba po prostu teraz wygrywać, nie ma wyjścia. Bo jak się będzie miało na przykład 7 na 9, no to niestety to chyba nie gwarantuje niczego dobrego. Jeśli chodzi o awans, niestety nie. Dwóch się dostaje, dzięki za info. No to trzeba po prostu wygrywać, nie ma wyjścia. Trzeba wygrywać i koniec. Może jakieś 7,5 punkta jeszcze daje jakieś opcje. Nie wiem. Jak się ma dobrego Buchholca, może. W zależności co przeciwnicy robią. No i Igorze, też masz 3 punkty, gratulacje. Eliminacje to są zawsze ciężkie zawody. No dobra, walczymy dalej. Cóż, partia, no nikt niestety nie patrzy na za piękność partii, za punktów się nie zdobywa. Punkty to punkty. Jeszcze jedna partia trwa, a tu już wygrana jest białych, bardzo łatwa zresztą. Dwa pionki więcej, skoczek świetnie ustawiony, tutaj wolniaczki, królem podejść wystarczy i po zabawie. Z góry przepraszam za, jak to określają, głupie pytanie, ale co to GM, WM, WM i tak dalej. Tak, National Master. WIM to jest Woman International Master, czyli kobieca mistrzyni międzynarodowa. GM to jest Grandmaster, arcymistrz i tak dalej. W oznacza woman. Okej. Okay. No dobra, to już partia się powinna skończyć. Już tutaj czarne mogłyby
Złożyć broń, bo nie ma sensu się męczyć. No jeszcze są opcje pata, więc trzeba uważać. No ale tu już jest mat w następnym ruchu. Hetman. Ok. Ostatnia partia się zakończyła, rundy czwartej. Szkoda mi tej partii. Jeszcze białymi, jeszcze w F5, tak? W holenderskiej to jest w ogóle dramat. Wszystko to, co lubię. Niestety nie poszło. No dobra, mamy czarne znowu. A zapraszam, Pulchny, zapraszam. Dobra, zagrajmy obronę nowoczesną. Już nie tylko ten Sycyl niech nie leci. Dobra, jak to dalej grać? Powiedzmy tak. C5 może zagrajmy. Przepchanie nastąpiło, no to hetman C7, tu będziemy bronić, skoczek F6 spróbujemy zagrać. Może jeszcze długa roszada wchodzi w grę, któż to wie. Teraz B4 grozi. Już nie grozi. Chyba krótko zrobię mimo wszystko. Co tam się będziemy bali? E3 za chwilę zagram. E6. Tak, tak, spróbować, ale tutaj E6 trzeba podważyć, atakować centrum. Idę na noże, totalnie. F5 chyba jakiś mi przeciwnik zasadzi, coś czuję. F5 jest dobre. No to wybije, jakiś E5 się też pojawi. Słabość, no ale... Słabość, nie słabość. No jakość trzeba będzie pewnie oddać, jak to w obronie nowoczesnej. Tutaj. Odstraszamy skoczka. Jeżeli się to uda. No czarne muszą się bronić, białe muszą próbować atakować za wszelką cenę w takich pozycjach. Tutaj nikt się nie będzie oszczędzał. Dwa pierwsze miejsca są istotne. No tak sądziłem, że jakieś poświęcenie przyjdzie. Wróćmy z powrotem, nie będziemy tutaj święcić, nie będziemy wydłużać gońca. Skoczek E5 będzie miał dobrą placówkę. Figura więcej. Generalnie według mnie to już jest wygrana czarnych. Trzeba być ostrożnym jeszcze. A, można było skoczek G4 zasunąć, również tego gońca zdjąć. Byłoby po zawodach. Konie 4 gorsze troszeczkę. Koń G4 można było wcześniej, zamiast koń E5. Nie zmienia to faktu, że tu jest wszystko pod kontrolą już. Jedyna słabość to tutaj się pojawia. Jeszcze wykorzystać. No dobra, C5, C4 zagrajmy, żeby uciekł goniec i tutaj trześniemy na 4. Po prostu. Bierze F7? Nie, bierze F7, nie, skoczek broni wszystko.
Dajmy szacha. Nigdy nie zaszkodzi. No, jest punkt. Jest punkt. Pokibicujmy naszej Oli, pogromczyni. No tak. Co tutaj u białych? Jak to wygląda u białych? 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7. Tak, porówno, wszystko się zgadza. No, dzięki za followka. Okej, wszystko się zgadza. No cóż, zobaczymy. Serdecznie dziękuję. No, kibicujemy Oli, tak? Kibicujemy Oli. Ja się dowiem, kim ta zawodniczka jest. Ja się dowiem. Ja się poniekąd domyślam, ale... Ale mogę się mylić. No się dowiem, o co tutaj chodzi. I się policzę na którymś turnieju z tą zawodniczką. Nie będzie łatwo. No tutaj trzeba grać H4. Nie, H4 nie można. A, bo jest bicie tutaj, słuchajcie. Wtrącenie było i hetman D4 odbija figurę. Na takie rzeczy to się widzi, jak się nie gra. No właśnie, właśnie, właśnie. Kacprze, czy mógłbyś zerknąć, o której jest drugi turniej eliminacyjny? Dzisiaj również. 20 czy 21? Bym był wdzięczny. Wydaje mi się, że o 20, więc przyjdzie mi znowu pewnie grać. No zawsze jak, nawet jak się nie uda awansować, to zawsze są turnieje, słuchajcie, które warto rozgrywać mimo wszystko. Trochę też szczęścia w takich turniejach trzeba mieć. No nie jest to Aleksandra Kostieniuk, na pewno nie. Bajanista chyba się pojawił na ostatnim turnieju klubowym. Tak, tak, tak. Był bajanista, kojarzę bajanistę, tak. Dokładnie, no silny zawodnik jak widać. 4 z 4 i nie odpuszcza. No tutaj białe co? No muszą bić piona i maszerować. Aha, no tutaj tak. Olala, tu widzę, że gra mocno. No jest bicie tutaj. Podstawka. Wi 20:30, tak? Ok, 20:30, dobra. No, ładny ruch. Chociaż wieża chyba tutaj lepiej było zagrać i próbować iść B5. Dzięki, Mierny. Dobra ocena w szkole. No, blokada. No, tak technicznie to nie jest prosto grać, oczywiście. Dzięki, dzięki. No, to wszystkie followki, moi drodzy. Dobijamy powoli do 1000 obserwujących. Lecicie tutaj jak z armaty. Dzięki wielkie. No, trzeba przyznać, pani Olalala sprytnie rozgrywa. Sprytnie rozgrywa, sprytnie gra. No, czy czarne zdecydują się na bicie? Powinny chyba. Tutaj to już totalnie będzie przegrana. Tu jest chyba bicie? Nie, nie jest. Hetmanówka. No, król lekko będzie odkryty. No trzeba próbować. Carlsen takie partie wygrywa szybko. Ruch H5. Przepraszam najmocniej, jest bardzo ważnym posunięciem, żeby przyblokować. I tu chyba hetman B2. No na sekundach grają, na sekundach grają, więc to nie jest też łatwe. To myślę, że białe nie ryzykują niczym, mogą grać po prostu. Nie, no to technicznie powinna być wygrana białych w tym momencie. No tak, król sobie może teraz iść. No tutaj H4 trzeba było zagrać wcześniej. H5, przepraszam. Teraz można próbować.
Czy mnie przecina? Nie wiem, czy mnie przecina, dajcie znać. Najwyżej tam jakieś ustawienia zrobimy. Remisik. No, szczęśliwy remisik dla czarnych. Okej. Dopiero 11 miejsce, a tutaj mamy dwóch liderów. Dobra, będziemy walczyć dalej. Czekamy na zakończenie wszystkich rund. Dzięki, Pawulon. Paty się chyba kończą, zaraz będą. Zaraz startuje runda numer 6. Przypominam, że mamy rund 9, więc niedużo. A punkty potrzebne. Jeszcze jedna partia trwa. No to jest remis. To powinien być remis. A, teraz pokazuje mata w 7. Gdy jest takie niestandardowe ustawienie. A, no tak. No to już remisu nie ma. Okej. Sofii. Ojej, znowu kobieta. Ja to mam szczęście do kobiet. Kurczę blade. Jedziemy. Kobieta nie kobieta, ale na szachownicy jest wojna. Obrona polska. Mówili, żeby grać E4 i się nie przejmować. F3. No i tak, no to te schematy to lubię. Te schematy lubimy. Taki ruch jest dobry na pewno. Przytrzymuję tutaj B6. I skoczek tutaj wskakuje. Grajmy tak od razu. Skoczek E5? Chyba nie. Zbijmy to, zbijmy to. Okej. Tak, są zawsze tam jakieś plany później. Hop. Dobra, zagrajmy jakąś figurą, bo trzeba zagrać jakąś figurą. Przecina, coś przecina. No, zaraz spróbuję ustawienia, coś tam zmienić w ustawieniach. No, biję tego potwora. Zagrajmy H4, zawsze lufcik. Tutaj tego piona będę próbował odjebać. Trochę wyżej, dzięki, dzięki. Zacina mocno. Zaraz to spróbuję poprawić. Kacper, jakbyś napisał do Michała, będę wdzięczny.
Teraz tak. Ciekawe. Mocno gra przeciwniczka, trzeba przyznać, bardzo mocno. Do góry też idę pionkiem. Kurczę, tak za bardzo nie mogę tutaj myśleć, idę do góry. Oj, mogłem przesadzić. Zdecydowanie mogłem przesadzić. No tak muszę. No tak. Okej. A, ładnie pograła. Trzeba przyznać, naprawdę ładnie pograła. Kompletnie nie wiem, jak to dalej grać. To jest problem. Może tu? Tutaj? No szacha damy jednego. Tu. Wieża się lekko uwolni, ale czy to... A tam jeszcze mógłbym zbić. Była opcja, niestety jej nie wykorzystałem. Nic nie widzę, nic nie widzę. Dobra. Będzie tak. Związanie jest. Aha. Tutaj grozi teraz. O. Są groźby, są groźby. Jest skoczek E4 oczywiście, no. Tu widzę. No musiałem tak zrobić, nie miałem wyjścia. No tak, 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 oczywiście. Tutaj, tutaj, no właśnie. Tak, on zbije tutaj, ja mogę tam iść, też hetmana będzie dorabiała przeciwniczka. Tak. Aha, w ten sposób tutaj będzie bicie.
To w trąbę dostanę znowu od kobiety, no. Jakby nie było. Chociaż mam jeszcze... Jestem na ruchu, więc gramy. Dzięki, dzięki. O, to biorę wieżę. Jeszcze może dokładniej zagrać. Nie no, chyba biorę wieżę po prostu. No to przyfarciłem. Kilka szachów mogę dać. Zyskać na czasie po prostu. A, i tu szach był, kurczę. No jeszcze raz. A jest. No techniczna wygrana. O Jezus, żebym tego nie... Co ja w ogóle gram? Kurczę blade. Co ja gram? Jeszcze to zremisuję. A nie tutaj, to tutaj. No przecież jest takie posunięcie. Aha, dobrze, jak bije, to bije gońcem. O Chryste, już się wystraszyłem, że ja to zremisuję. Rety. No tak, wygrana. Całe szczęście. Co jest? Tak. 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 Boże kochany, szachuś, co ty zrobiłeś? Przecież król H7 miało być, no nie no. Jezus kochany, ale amatorka, amatorka. Nie, no to po prostu jest tragedia. Co ja zagrałem? Nie, to jest po prostu tragedia. Za jakie grzechy? Dobra, gramy H3. Za jakie grzechy ja tak pograłem? Aja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 j. Co ja zrobiłem? Przecież to jest z piątą kategorią ludzie tak wygrywają, no. Boże święty. No dawno czegoś takiego nie zrobiłem. Co? Co to jest za posunięcie? Nie no, bez jaj, no. H5. Tak, wszystkie partie były zwrócone na ten pojedynek. Po prostu tragedia. Tragedia. Jakieś D5 będziemy grać sztuczne rzeczy, bo już H5 to jest w ogóle jakaś bzdura. To się po prostu, słuchajcie, nie dzieje. Jakieś ostre rzeczy trzeba zagrać. No tak, warto grać do końca, to prawda, no, to prawda. Jak widać, się opłaca. Na litość boską, no ale to już było przegięcie. Gdzie ja się śpieszyłem? 30 sekund, tyle czasu. Że to po prostu jest... Tragedia. Coś takiego, skoczek niby tutaj może. Ej, w ogóle jeszcze tą partię za chwilę przegram, to już się tak rozstroiłem. Oj, boli, bardzo boli. Słuchajcie, czy ten stream się nadal zacina? Nie mam pojęcia, może jakieś tam ustawienia trzeba zrobić.
To mnie też trochę zdeprymowało. Jednak te streamy też mnie deprymują. Delikatnie muszę wam się przyznać, bo jednak człowiek się nie skupia tylko na szachach porządnie. No i zrobił pata, no zacina się niestety, kurczę. Się ustawia. Coś w ustawieniach trzeba zrobić. Taki ruch, żeby B4 kopnąć, tutaj zbić. Dziwne ruchy gram już teraz, dziwne posunięcia. Tutaj podstawiłem. A niech bierze. Prostu nie mogę przeżyć tamtej końcówki. Presja chyba nie. Presja chyba nie, ale stream troszkę. Znaczy wiecie, tutaj coś przycina, coś tam, nie wiem, czy mnie słyszycie, to tak, a jak nikt, jak wszystko gra w porządku, to wtedy jest ok. No dobra, dosyć narzekania, trzeba się poprawić, no tyle. Brać wszystko, trojaczki robić przeciwnikowi, jechać z tematem, proszę bardzo. Szacha dać, widział, to dał. Tutaj biorę następne pionki. Hop. Aha, w porządku. No tak, jedziemy. Aha, dobra, tutaj to tak. Jeszcze mi wieża ucieka na szczęście. No tak, może zagrajmy, żeby próbować wymienić jak najwięcej. W tych ustawieniach chyba przesyłu trzeba coś poprawić. Kacprze, orientujesz się może? Ja może teraz się uda. W trakcie. No tak, zagrać pionkówkę. No uczniowie będą mieli polewę. A co najlepsze, słuchajcie, od kilku dni, od tygodnia mniej więcej trenuję pionkówki, nie? Żeby było śmiesznie. To tak na marginesie mi się przypomniało. Po prostu tragedia. Technicznie wygrana. No, jeszcze gra do końca. No, tutaj przeciwnik pewnie jakiegoś pacika chce zrobić. Nie. Już tak łatwo nie będzie. Ale słuchajcie, się wkurzyłem.
pół punkta może decydować. Jestem na czwartym aktualnie, jeszcze dużo partii trwa, więc to nie będzie takie proste. Miałbym 6 na 7. O, rety. No dobra, trudno się mówi, słuchajcie. Mówi się trudno, ale tam zawodniczka chyba powinna mnie ograć. Dobra, nie jest najgorzej, jeśli chodzi o te punkty, tak naprawdę. Żeby zrobić awans, nie wiem, czy wystarczą zwycięstwa do końca. Nie mam pojęcia. Dziękuję bardzo za followki. Sprawdzimy, czy faktycznie tak będzie. Czyli to była siódma runda, jeszcze dwie zostały. No, ktoś ma 7 na 7. Ładnie. Mały dominator. Nie wiadomo, kim jest ten zawodnik. Tu. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądało punktowo. Jeszcze Buchholz słaby, żeby Buchholz był dobry. No tak. Partia przedostatnia będzie o życie. Czy w ogóle jest szansa awansować? To niezwykle będzie ciężka sytuacja. Zobaczymy, jak to się ułoży. Dobra, słuchajcie, zacina trochę podobno streama, ale nagranie będzie na pewno ok, powinno być. To pytanie do Pulchnego, jeśli chodzi o te punkty kanału, ale zobaczmy Ole w akcji. Ola jest. Zabrała nam punkty i tak mało ma tych punktów, pani Olu. No, czarne technicznie powinny wygrać. A, teraz już nie, teraz to remis, okej. No w eliminacjach, jak się remisuje, to też niedobrze. 5,5, powinno być 6, to miałbym szansę. Właśnie przy 6 miałbym duże szanse. Zobaczcie, przez tą głupiutką pionkówkę może być lipa, że tak się wyrażę. A teraz to będzie piekielnie trudne zadanie. To jeszcze przeciwnicy muszą pomóc i jeszcze samemu trzeba wygrywać. No tutaj już bym. No ale wszyscy grają do końca. Ok. Koniec gry, tak. I jeszcze tutaj jakaś partia trwa. No nie, no tutaj nie ma co. Dobra,
I lecimy zaraz z przedostatnią rundą. Zobaczymy. Zobaczymy. O, słuchajcie, jestem na piątym miejscu aktualnie. No to są bardzo duże szanse. Bardzo duże szanse. To jeszcze gramy. To jest, jeszcze jest. O, faktycznie, no to aż mi się zachciało grać. No dobra, to teraz bardzo ważna runda i zobaczymy, co po niej się stanie. No dobra, no to tak zagrajmy. Tak zagrajmy. Chce mi się chyba H5 zagrać. I zagram H5 na ostro. Z przeciwnikiem trzeba tutaj pograć na ostro. Króla w centrum sobie chyba zostawię. Skoczek G4 grozi. Fajne są tutaj takie opcje. Potem koń E5 ewentualnie. Dzięki serdeczne za followka. Witam wszystkich, witam, witam. Dobra, skupiamy się. Ważna partia. Kim jest Mroziu? Zerknijmy szybko. Uj, nie wiadomo, kim jest Mroziu. Tutaj, tutaj, tutaj. Może tak, z opcją wybicia i tutaj? Dziwne. Spróbujemy postraszyć przeciwnika. A co tam? Potem z B6, koniec B7, jakieś takie rzeczy. No lecimy. Jeszcze w ogóle długa roszada jakaś szalona może wystąpić i potem skoczkiem tam się władować. Przeciwnik dużo czasu traci w debiucie, zobaczcie. Okay. Robię tą długą. Na całego trzeba lecieć. Skoczek G4. Skoczek G4 teraz. Aha, skoczek G4 już mogę zagrać. F6, G5. Takie ciekawe rzeczy mogą się tutaj zadziać. Skoczek E5 jeszcze są takie opcje. Tutaj, dobra. Okej, okay, tak, tak, tak. Sprowokujemy, sprowokujemy. Do F4 prowokujemy. No i teraz tak. Skoczek G4 stoi dobrze. Tak, zagrajmy. Może to jakiś D5 kopnąć w ogóle. Ale nie, tutaj na C będzie akcja, król B8 jakiś trzeba zagrać. Aha. No i podstawiłem, słuchajcie. Krzysztof podstawiawszy. F6, tak bym wrócił gońcy. No muszę zbić. Kurczę, figura mniej będzie. No tu jeszcze jakieś opcje, jakieś drapane. A co tu grać, no? Tak? A, przecież na C1 wchodzi. W ogóle tragedia się porobiła. Ale słuchajcie, gram. Taka ważna partia. Czy wieża tu wchodzi? Kurczę. Taka ważna partia. No tak schrzaniłem.
Czy bić teraz tutaj tego gońca? Będzie szach. Tu, tam, tu. Szczerze mówiąc, nie wiem. Trzeba zaryzykować. Aha, taki ruch jest jeszcze. Grozi mat. W ogóle pograłem jak sierota. Kurczę blade, no dobra partia była. No to widzicie, to jest jednak to. Niestety, niestety. Już nie jest pozamiatane, grozi tutaj takie posunięcie. Już pozamiatane jest. Jest jakiś dramat. Jeszcze jakaś... Tu? Co to daje? Co to było? Aha. To już wiem, co to było. Tak, muszę. Niestety, no w tych eliminacjach nie uda się awansować. Pograłem jak totalna pip, pip, pip. No cóż, no trzeba dograć ostatnią rundę, no co zrobić. No czy gra jak silniczek? Nie, to na pewno nie cheater, słuchajcie, debiut zagrał bardzo źle, więc nie, na pewno nie, spoko, na luzie. Kurczę, Felek, no ale pograłem jak... Niedobrze to wygląda. Dobra, ale pocieszające jest to, że jeszcze jest szansa odbić się w kolejnych eliminacjach i to dzisiaj będzie drugi stream na pewno w takim razie. O godzinie 20:30 prawdopodobnie. Ojejku, kurczę, Felek, no. Tak przegrać. Słuchajcie, no, pozycja... no, tu w ogóle pograłem jakoś strasznie źle. Tam F6 złe, no ma za mało doświadczenia, mam tu jakąś taktyczkę trzeba było walnąć albo coś spokojniejszego. No, w każdym razie, no tak, no tutaj można było zagrać. W ogóle pcham się tam tym gońcem nie wiadomo po co. Tutaj D5, tak, no musiałem tu grać, no... W tej sytuacji no trzeba było hetmanem wybić, jeszcze próbować coś, no ale... No, w ogóle przeciwnik bardzo źle pograł, słuchajcie, taka pozycja mniej więcej. No taka pozycja, myślę, że jest dla czarnych bardzo komfortowa jak na Sycyla, prawda? Bardzo komfortowa, no B4, no może jakieś tam faktycznie D5 wchodzi, czy król B8, ciężko stwierdzić. No ale nie, no tutaj jest samograj, no nawet jakieś takie E5 od biedy można, no wszystko można grać. Więcej czasu, w ogóle wszystkiego, no tak to zwykle bywa. Oddanie wieże silnikowe, no nieważne, no może i tak, ale to wiecie, już w przegranej pozycji. Nie będzie podium Stefczyku, absolutnie, niestety ta przedostatnia runda była bardzo ważna, tutaj miałbym 6,5 punkta i bym grał o awans, tak, grałbym o awans w ostatniej rundzie, a niestety ostatnia runda będzie już o pietruszkę, no ale trzeba dograć. Oj, boli, 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 boli. No trzeba ochłonąć i będziemy próbować grać w eliminacjach później, w kolejnym turnieju. Będzie przynajmniej ciekawie jakaś tam rywalizacja. No dobra, czekamy na ostatnią rundę, zobaczmy jeszcze kto tutaj walczy. GMK. GMK. Kim jest GMK? No nie znam tej pani. Ale weź i graj z takimi pięknymi kobietami. Przecież to się nie da skupić. No i jedzie tutaj, zobaczcie. Tam 6 pionów więcej, figura więcej. Po zawodach. Mat, piękny mat. Ok. Czekamy na resztę rozstrzygnięć. No tu remisik prawdopodobnie.
No jeżeli miał dokładność wybitnie dobrą, no to słuchajcie, to już nie moje zmartwienie, tylko platformy. Nieistotne. W każdym razie debiut zagrał słabo, nie jak człowiek po prostu. Więc spoko loko. No te wieże A8 było dosyć trudne, faktycznie to się zgadzam. No remis, 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 panowie i panie. Remis tutaj jest. No dobra. Będziemy walczyć dalej. Tu jest 7 na 8. No tak, grałbym. Z kim bym grał? A co by było, to by było. No trudno. Już teraz jest i tak pozamiatane. Który ja w ogóle jestem? 13. No to powalczmy o jakiś tam przyzwoity wynik w eliminacjach. Może będzie jakieś losowanie czy coś. Zawsze warto walczyć. Zawsze warto walczyć. No komiczny żeglarzu, zobaczymy. No dobra, to gramy E4 już teraz. Jako pietruszkę to sobie zagrajmy coś innego. Siemka Witek, pozdrawiam Witka. H5, no można grać H5 oczywiście. H4 idzie na mnie. H2 na 2, skoczek E4. Jakieś sobie zagrajmy. Chociaż też goniec mój nie może się ruszyć. To też jest jakaś tam bolączka. Ale nie muszę robić roszady. Zagram sobie tak. Może wieża G1, G4. Czemu nie? Zawsze takie szalone szachy. Super. Koniec C2. Żeby tylko nie zaplątał się mój hetman. Właśnie widzę, że on się może zaplątać po na przykład F6. Nie, no dobra, roszada. I kac przed, działasz mocno. No niech te, słuchajcie, szachy online się skończą. Znaczy, nie, niech się nie kończą, ale niech wrócą szachy prawdziwe, tak. B4 tutaj. B3 najpierw zagramy, zobaczymy, jak on zareaguje. Takie suwanki sobie uprawiamy. Tutaj. Też dobrze w sumie zagrał. Jak tego, to my tego.
Teraz tak chcę grać. Tego skoczka wypędzić. No wprawdzie może wejść tutaj. Może też warto w sumie go nie C2 najpierw zagrać. Zobaczymy. Są takie opcje, dobra. Dobra, trzeba grać swoje. Zagram jeszcze tak. Skoczek nie wskoczył. Pion mniej, ale G4 jest możliwe. No, nie są to moje pozycje. Przeciwnik ma mniej czasu, tutaj spróbujemy to wykorzystać, chociaż to chyba nie ma ogromnego takiego znaczenia teraz. No to nie wymieniamy, jak nie chcę wymieniać. Tutaj poszło. Defensywa nikomu nie zaszkodziła jeszcze. Chyba. Piano mogłem skosić? A nie, nie mogłem. Mogłem. Chyba mogłem. Nie, no teraz jest w porządku. Że E3 się pakuje. A, jeszcze szach jakiś. O kurczę. No to żebym nie przegiął. Może bezpieczniej będzie wymienić hetmany. Dzięki za follow-a. O, tu piona podstawiłem przecież teraz. No, nic nie widzę. Szachuś nic nie widzi. Jeszcze pograjmy. No tak. O! Świetnie! No pięknie. O Chryste jedyny. Tak to zwykle bywa. No właśnie, tak to bywa. Totalny worek. No dobra. Trzeba się poddać. No już ta partia nie miała znaczenia tak naprawdę w tych eliminacjach, bo liczyły się dwa tylko pierwsze miejsca. Dobra, moi drodzy, cóż, będziemy grać po raz kolejny o godzinie chyba 20:30. 20:30 chyba się widzimy, dokładnie. Gdzieś was muszę chyba przekierować. Gdzie idziemy teraz w takim razie? Gdzie idziemy, gdzie idziemy? Żadni polscy streamerzy nie grają.